No cześć, z tej strony Tomek, ludziedrogi.pl. Jeżeli podróżujecie sami, zwłaszcza chodzicie gdzieś po górach, po jakichś dzikszych terenach, zachęcam do skorzystania z takiej aplikacji w Google Play. Znajdziesz ją wpisując ratunek. W tej chwili wyświetliły się tutaj dwie opcje, woda, góry, natomiast jest komunikat. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia wypadku jest nawiązanie rozmowy telefonicznej z ratownikiem dyżurnym lub otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez SMS, przez GOPR, TOPR, WOPR, MOPR. To akceptujesz. Tutaj również możesz wpisać dane personalne. W danych personalnych wpisujesz swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, numer kontaktowy do osoby, w razie wypadku, grupę krwi, choroby przewlekłe, alergie, zażywane leki oraz opcja jest też, jestem osobą głuchoniemą. Nie musisz tych danych podawać, ale no one wiele ułatwią przy akcji ratunkowej. Aplikacja jest banalnie prosta, nie musisz znać żadnych numerów telefonów i dlatego, tak jak mówię, przyłączam się do tej akcji promowania wspólnie z GOPR w tej aplikacji, z uwagi na to, że tak jak mówię, nawet zapoznaj dzieci z tym, z obsługą tej aplikacji, jest banalnie prosta. Ja jestem teraz w górach. Klikamy, jeżeli jesteśmy w górach, na góry i dotykamy raz, dwa i ostatni, trzeci raz, jeżeli bym dotknął, automatycznie zaczyna nam łączyć. Teraz zobaczysz widok dzwonienia z właściwym dla Twojej lokalizacji numerem ratunkowym. Banalnie prosta aplikacja. Nawet dziecko będzie potrafiło obsłużyć tą aplikację, gdyby jest za słab czy coś. Tak jak mówię, te dane, które tam są personalne, ratownicy mogą się we właściwy sposób przygotować, aby udzielić Ci no, pełnej pomocy. Przez to, że będą wiedzieli, jaką grupę krwi, jeżeli okazałoby się, że rozmawiałbyś z ratownikiem, jeżeli okazałoby się, że jesteś ranny, no to już by była organizowana też ta krew do przetoczenia, tak? Leki tak samo, jakie zażywasz, może zabrakło jakiegoś czegoś, nie wiem, masz jakieś alergie albo coś takiego, masz problemy z oddychaniem, oni są w stanie teraz, jadąc do ciebie, ratując cię, przygotować to, co potrzebne jest. Także gorąco zachęcam, zainstaluj ją, miej ją w telefonie, wyrzuć ją gdzieś tam na główny ekran, zwłaszcza jak wyjeżdżasz w góry. A dodatkowo taka uwaga, jeżeli faktycznie podróżujesz sam, ja często właśnie chodzę sam po górach, chodzę w jakieś takie dzikie miejsca, gdzie no, ta cywilizacja jest jednak oddalona o 20, 30, 40 kilometrów, gdzieś jakieś większe miasto. No to wówczas taka aplikacja no, spełnia swoje zadanie takiego zabezpieczenia, tak? No wiadomo, nie należy przeciągać jakoś tam struny, ryzykować nadmiernie, bo trzeba mieć też zdrowy rozsądek. Natomiast też tutaj zaznaczam, zostaw informacje w domu, gdzie jedziesz, jaki masz plan przejścia, gdzie ewentualnie danego dnia będziesz, bądź zakładasz, że będziesz. Jeżeli będą widzieli Twoi znajomi, że długo Cię nie ma, no to będą wiedzieli, gdzie Cię w ogóle szukać, tak? Także ta aplikacja załatwia sprawę. Nie musi pamiętać żadnego numeru telefonu, łącznie z pozycją GPS, wysyłana jest do najbliższego centrum ratownictwa. Tyle chciałem. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na kolejne relacje. Jeżeli podobała Ci się wideorelacja, proszę o łapkę w górę oraz o subskrybowanie kanału. Dzięki i do zobaczenia wkrótce w kolejnej fotorelacji.